Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 20. część z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Tak jak już wspominałem, nie jestem, nie byłem i nie zamierzam być świadkiem Jehowy z powodu tych 40 powodów. I dzisiaj 40 powód dotyczy, 20 powód, przepraszam, 20 z 40 powodów dotyczy takiego zagadnienia. Ono jest trochę złożone, więc trochę wymaga uwagi, natomiast jest to powód dosyć poważny. Wiemy z Pisma Świętego, że grzesznik może być martwy w swoich grzechach, uczy nas o tym Efezjan 2 rozdział, może w związku z tym umrzeć w swych grzechach, o czym uczy nas Jana 8 rozdział, i zatracić swoją duszę, Mateusza 16 rozdział o tym świadczy. Z kolei o grzeszniku, który się upamięta i przyjmie Chrystusa jako Zbawiciela, Biblia mówi, że ma on życie wieczne. To o tym świadczy m.in. pierwszy list Jana, 5 rozdział. I taki grzesznik przeszedł ze śmierci do życia. Mówi o tym Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. I wtedy ma uratowaną duszę. Jakuba, 5 rozdział o tym świadczy. Ponieważ świadkowie Jehowy zaprzeczają temu świadectwu Pisma Świętego, takiemu objawieniu dotyczącemu natury człowieka i przeznaczenia człowieka, co widzimy w Piśmie Świętym, to ponieważ oni temu zaprzeczają, ja nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest to 20 rozdział z 40. Przeanalizujmy teraz te kilka miejsc. Efezjan 2 rozdział, pierwszy werset. List Pawła do Efezjan, 2 rozdział, 1 werset. Paweł tak mówi do odbiorców swojego listu: I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. I Biblia Gdańska oddaje to słowo, które tu jest, jako nieposłuszeństwa, słowem niedowiarstwa. Widzimy 2:1. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. Ożywił to jest nota translatorska, tłumacze dodali to słowo, więc bez słowa ożywił. I was, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. Byli umarli, teraz już nie są. Dlaczego? Bo uwierzyli w Pana Jezusa. A co znaczy, że teraz już nie są umarli? Dowiemy się z kolejnych miejsc, czyli między innymi Ewangelia Jana, 8 rozdział. Tam Pan Jezus przedstawia swoje stanowisko na ten temat, które jest dla nas stanowiskiem o najwyższym autorytecie. Jest to 8 rozdział, 21 werset. Ja je przeczytam od 20. Te słowa mówił Jezus skarbcu, nauczając w świątyni, a nikt go nie schwytał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi mówili: Czyż sam się zabije, skoro mówi: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie? Dla nas jest kluczowe to, co jest w 21 wersecie tutaj powiedziane. Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Widzieliśmy w Efezjan 2:1, że grzesznicy są umarli w swoich grzechach. Tutaj widzimy, jak Pan Jezus mówi do tych, którzy w Niego nie wierzą, że umrą w swoim grzechu. Są umarli w swoim grzechu. Są takimi, którzy pójdą na wieczne potępienie, jeśli się nie pojednają z Bogiem.
jeśli się nie upamiętają, jeśli się nie nawrócą. Kolejne miejsce, które tutaj chciałbym, żebyśmy dla wyjaśnienia tego mojego 20 powodu, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy, chciałbym, żebyśmy to miejsce zobaczyli. To jest Mateusza 16 rozdział, 26 werset. Mateusza 16, 26. Pan Jezus mówi tutaj kilka takich ważnych rzeczy. Ja przeczytam to od 24 wersetu. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. Weźmie swój krzyż i idzie za mną, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Syn człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Zaprawdę powiadam wam, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi, jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. I tutaj właśnie widzimy Pana Jezusa w bardzo ważnym momencie, bo zapowiedział, że są wśród nich tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. I mówił tu o Piotrze, Jakubie i Janie, którzy byli razem z nim na górze, na której doszło do przemienienia, o czym czytaliśmy, i został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. I tuż przed tą sytuacją wypowiedział się Pan Jezus wyraźnie, bardzo wyraźnie, że cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał. Co pomoże ci to? Choćbyś zdobył cały świat dla siebie, pieniądze wszystkie tego świata, może udałoby ci się przedłużyć życie o 20 lat albo 40 w stosunku do tego, co dożywali twoi przodkowie. Cóż to pomoże? Choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniesiesz szkodę. I to właśnie wyraźnie widać. 26 werset mówi wyraźnie, że jest możliwe, aby człowiek mógł zatracić swoją duszę. Ta dusza zatracona to jest to samo, co po prostu bycie potępionym na wieki. Trafienie do jeziora ognistego na zawsze. I to jest rzecz, która czeka każdego, kto umrze w swoich grzechach. Każdego, kto będzie martwy w swoich grzechach i nie nawróci się do Pana Jezusa. Pan Jezus bez wypominania czeka, aż się do Niego nawrócisz. Jeśli minie czas twojego życia tutaj na ziemi, wyznaczony ci przez Boga, to już nie będzie żadnej okazji po śmierci biologicznej, abyś mógł się nawrócić. Jest to bardzo poważna sytuacja. I ona jest na tyle poważna, że Pismo Święte pokazuje jednoznacznie, że każde nawrócenie w Biblii opisane to było nawrócenie tego samego dnia, kiedy było słyszane poselstwo Ewangelii. Czyli jeśli ktoś usłyszał Ewangelię, to albo się nawrócił i już był chrześcijaninem raz na zawsze, zbawionym nieutracalnie, albo zlekceważył ten głos i później już go nie widzimy, że dostał drugą szansę. Jest to generalnie bardzo poważna sprawa. Jeśli dziś słyszysz głos Boga mówiący do ciebie: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony,
to uwierz Pana Jezusa i będziesz zbawiony. W przeciwnym wypadku idziesz na zagładę do jeziora ognia, gdzie każdy, kto tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze, bez wytchnienia. I to jest straszne miejsce, które czeka każdego, kto popełnił choć jeden grzech. Ty popełniłeś ten jeden grzech. Więc jeśli się nie nawrócisz, jeśli nie zawołasz do Pana Jezusa, aby cię ratował, trafisz tam na zawsze. Jest to niezbędnie konieczne dla twojego wiecznego szczęścia. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a On cię uratuje. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej, od każdej nieprawości. Więc jeżeli wyznasz Bogu swoje grzechy i będziesz wiedział, że Bóg jest święty, a ty nie jesteś święty, ty masz grzechy i wyznaj te grzechy Bogu, to Bóg odpuści te grzechy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak uczy Słowo Boże. Kolejne miejsce właśnie mówi o tych, którzy się upamiętali. Czyli grzesznik, który się upamięta i przyjmie Chrystusa jako Zbawiciela, to ten grzesznik jest nazwany przez Biblię jako człowiek, który ma życie wieczne. I mówi o tym m.in. pierwszy list Jana, 5 rozdział, 11 werset. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. Więc widzimy tutaj wyraźnie, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie, kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Synu Jego. Czyli każdy, kto się nawrócił do Boga, każdy, kto się pojednał z Bogiem przez osobę Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czyli zbawienie jest tylko przez Pana Jezusa Chrystusa, nie przez kogoś innego. Nie ma innej drogi. Więc jeżeli ktoś przyszedł przez Pana Jezusa do Boga, to taka osoba ma życie wieczne. Życie, które nigdy się nie kończy. Życie, którego nie można stracić. Zbawienie jest nieutracalne. Jeśli uwierzyłeś Pana Jezusa, raz na zawsze jesteś zbawiony. Na zawsze jesteś już obywatelem nieba. To mówi Słowo Boże, ale niestety świadkowie Jehowy i różne grupy, które wyznają ich naukę, tego nie podtrzymują. Uważają, że zbawienie można stracić. Jest to diabelskie fałszerstwo. Pan Jezus wyraźnie mówi, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. I kolejne miejsce to jest Jana 5 rozdział 24 werset. Jana 5 rozdział 24 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Jest tutaj wyraźnie powiedziane, że to Pan Jezus powiedział, kto słucha mego słowa, słuchaj słów Pana Jezusa. Kto wierzy temu, który mnie posłał, wierz Bogu, który posłał Pana Jezusa, ma życie wieczne. I nie będzie potępiony. Pełna gwarancja Pana Jezusa. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony.
Jeśli uwierzyłeś Pana Jezusa, masz życie wieczne, nieutracalne i ma Twoja dusza wieczne życie w tym momencie. Duch, dusza i ciało jest już w pełni bezpieczne, tak jak mówi list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 25 wiersz. Bez nagany będą zachowane na przyjście Pana Jezusa. To jest całkowita gwarancja i pewność. Nie ma innej możliwości, bo gwarantuje to Bóg, a Bóg nie kłamie. Chyba że uważasz, że kłamie, to wtedy uczyniłeś z Boga kłamcę. I kolejne miejsce mówi o uratowaniu swojej duszy, to jest list Jakuba, 5 rozdział. 5 rozdział Jakuba. Dwudziesty werset. To jest troszkę dłuższa wypowiedź, dlatego ja przeczytam od 17 wersetu. Eliasz był człowiekiem podległym tym samym doznaniom, co my, i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Widzimy tu wyraźnie, że jeśli dochodzi do nawrócenia, czyli przyjścia do Boga, to dochodzi taki proces, taki punkt zwrotny, który Biblia określa jako wybawienie duszy od śmierci. I Słowo Boże to wyraźnie pokazuje. Natomiast niestety świadkowie Jehowy i inni, którzy ich nauką są skażeni, uważają, że zbawienie można stracić i że te rzeczy, które Pismo Święte tu przedstawia, są dla nich niewarte uważania za prawdziwe. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, ani nie mogę być członkiem żadnej z tych grup, które wyznają tego typu diabelskie nauki, jak utracalność zbawienia. I jako że świadkowie Jehowy zaprzeczają chrześcijańskiemu objawieniu dotyczącemu natury człowieka i jego przeznaczenia zapisanemu na kartach Pisma Świętego, dlatego nie mogę być jednym z nich. To był 20 powód z 40, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Czytaj Biblię. Skrytka pocztowa 31, 63, 500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Jeśli masz pytania, możesz do mnie zadzwonić na numer 739 089 088 lub 791 214 963. Możesz też tam wysłać SMS-a. Zachęcam do tego, żebyś zamówił u mnie Nowy Testament, jeśli go jeszcze nie masz. Jeśli masz jakieś pytania biblijne, to w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Możesz te pytania zostawić w komentarzu pod filmem albo możesz wysłać SMS-em. Niech Wam Bóg błogosławi.